zmierzyć, mam nadzieję, z sukcesem. Rozprowokował mnie zarówno właścicieli, jak i użytkowników i oczywiście hodowców do przekonania, że koniak pski nie może zatracić swoich wartości użytkowych. Niemniej jednak dzisiaj najchętniej konie czystej krwi oglądamy na pokazach. Są do tego stworzone. Uwielbiają światła, aplat, muzykę. W tych warunkach można w pełni podziwiać ich piękno. To, co dzisiaj nazywamy bukietem arabskim, jest piękna, długa, łabędzia szyja, krótka, mała głowa, szerokie czoło, piękne, ciemne, wypukłe oko, małe uszy, zwarta, dobrze związana kłoda. No i oczywiście to, co charakteryzuje Araba, po czym można go rozpoznać, to jest pośród setki innych koni, z czego niektórzy się podśmiewają. W każdym ruchu prezentowany jest wysoko uniesiony ogon. Nawet na finiszu podczas wyścigu ogonek w palenkę jedziemy. Konie arabskie to uwielbiają. Wielokrotnie zadawano mi pytania przed zbliżającą się aukcją w Janowie Podlaskim, czy Arab jest koniem dla każdego. Zdecydowanie tak. Musi być spełniony tylko jeden warunek. Właściciel musi być mądrzejszy od konia. Araby to konie niezwykle inteligentne, błyskawicznie się uczące, może dlatego chętnie wykorzystywane są w różnego rodzaju pokazach, prezentacjach, w cyrku również. Ale jak Państwo widzieliście, kilka 15 minut temu również podsiadła. Kajany Mińska i Ewa Pol. Ogień czystej.